ustawa, która jest dzisiaj wielkim problemem ponad 150 tysięcy rodzin polskich, właścicieli sklepów, sklepików, kiosków ruchu. Otóż w myśl przepisów ustawy podatnicy nie wiedzą, co mają robić. Czy mają, tak jak twierdzą urzędnicy urzędów celnych, banderolować paczki papierosów, czy tak jak twierdzą eksperci i biegli, którzy dostarczyli klubowi Lewica opinie prawne, że taki obowiązek będzie miał miejsce począwszy od 1 września 2009 roku, a nawet niektórzy eksperci twierdzą, że taki obowiązek miałby miejsce od 1 marca 2010 roku. To nie może być taki stan niepewności prawnej polskich podatników, dlatego jako Sojusz Lewicy Demokratycznej wzywamy Ministerstwo Finansów do przedstawienia twardego stanowiska w tej sprawie, tak aby obywatele wiedzieli, na czym stoją.